Muzyka, pogoda. No tak, moi drodzy, dzisiaj motokuropatwa zaczęliśmy od innego akcentu, troszeczkę takiego y, mocniejszego, powiem szczerze. E, a w dzisiejszym programie motoryzacyjnym, cóż tu będzie, dzisiaj będzie? Otóż tak postanowiłem troszeczkę za namową yy, swoją zająć się historią samochodów elektrycznych, moi drodzy. Dlatego, że wiele osób twierdzi, że to jest jakaś super nowość, a tak no niestety nie jest i staramy się trochę tą prawdę prostować, bo no niestety samochody elektryczne istnieją znacznie, znacznie dłużej niż. Dzisiejsze, chociażby jakieś tam samochody Tesla czy nawet General Motors z późnych lat 90., w rzeczywistości samochody elektryczne pojawiły się na długo, długo przed samochodami spalinowymi, a marzyciele o nich nigdy nie przestawali starać się, aby sprawdziły się zarówno w drodze, jako, jak i jako propozycja biznesowa. Brak Takiego rysu historycznego czasami prowadzi właśnie do nieporozumień na ten temat, jak te pojazdy, dlaczego są takie teraz. Więc spójrzmy trochę w historię, jak to wszystko się zaczęło. A zaczniemy w latach 30. XIX wieku z pewnym szkotem, Robertem Andersonem, którego Zmotoryzowany, a w zasadzie zelektryzowany powóz został zbudowany w latach 1832-1839. Baterie, czyli takie ogniwa galwaniczne, nie były wtedy jeszcze ładowalne, więc no, była to taka trochę sztuczka tego pana, pana Roberta, bo powiedział zobacz, nie ma ani konia, ani wół, ale jedzie, porusza się. Nie było to raczej urządzenie transportowe, bo no po prostu te baterie trzeba było wyrzucić. Inny szkod, Robert Davinson, zbudował prototyp pojazdu elektrycznego w roku 1837. Większy był, taki troszeczkę lepszy, zademonstrowany w roku 1841. Mógł przejechać półtorej mili z prędkością 4 mil na godzinę. Ciągnąc za sobą ładunek 6 ton. Potem potrzebował nowych, nowych baterii. Ten, no jak na owe czasy, imponujący naprawdę występ tak zaniepokoił pracowników kolei, którzy zaczęli postrzegać go jako zagrożenie dla swojej pracy przy maszynach parowych, że zniszczyli e, maszynę Davidsona. Baterie, które można było ładować, pojawiły się dopiero w roku 1859, czyniąc zarazem pomysł samochodu elektrycznego bardziej realnym i opłacalnym. Około roku 1884 wynalazca Thomas Parker mógł wdrożyć pojazd elektryczny, pojazdy z napędem elektrycznym i zbudował prototypowe samochody elektryczne w Anglii. W 1890 roku, urodzony w Szkocji chemik, mieszkający w Des Moines w stanie Iowa, William Morrison złożył wniosek o patent na, jak to nazwał, wózek elektryczny, który zbudował być może już w roku 1887. Według gazety De Moines, pojawił się on na paradzie miejskiej w roku 1888. Dzięki napędowi na koła przednie mocy około 4 koni mechanicznych i zgłoszonej prędkości maksymalnej 20 mil na godzinę, miał tam 24 akumulatory, które wymagały ładowania co 50 mil. Samobieżny powóz Morrisona był sensacją na Wystawie Światowej w Chicago w 1893 roku, znanej również jako słynna światowa Wystawa Kolumbijska. Sam Morrison był bardziej zainteresowany bateriami niż samochodami, ale wzbudził wyobraźnię innych wynalazców. Elektrobat. Tak nazwano pewien pojazd. No, przyznacie, że imię dosyć nazwa dość ciekawa, prawda? A jest to taki pierwszy komercyjnie opłacalny. Projekt stworzony przez Pedro Saloma w Filadelfii. Zaadoptowali technologię z elektrycznych samochodów ulicznych i elektrycznych łodzi, bo też takowe były, i uzyskali patent w roku 1894. Początkowo no, te pojazdy były bardzo ciężkie i powolne. Miały, no Nie miały opon pneumatycznych, tylko tak zwane albo drewniane koła, albo tylko z tak, tak zwanymi masywami. I tutaj same akumulatory ważyły bardzo, bardzo dużo. To nie podają co prawda kroniki, ile te akumulatory ważyły, ale elektrobat, tak ten pojazd się nazywał, powoli ewoluował, by później wykorzystywać chociażby opony, elektryczne, opony pneumatyczne i też lżejsze materiały. Także do roku 1896 e, koła były już w pełni pneumatyczne, używano dwóch silników o mocy 1 i pół konia mechanicznego do poruszania się z maksymalną prędkością wysoką, 20 mil na godzinę i wystarczało to do przejechania około 40 mil amerykańskich. Elektrobat i też inny pojazd o nazwie Riker wygrał serię 5-milowych wyścigów sprinterskich z benzynowymi samochodami firmy Dureja w roku 1896. Chwilka przerwy, może wrócimy zaraz z powrotem. I wracamy do naszych samochodów elektrycznych. Morris i Salom włączyli się w tym roku i przeszli do fazy takiego udanego już nie prototypu, ale samochodu elektrycznego, który rzeczywiście mógłby wtedy być udanym modelem. Ale przypominam, mamy rok 1896, moi drodzy. Po zbudowaniu kilku elektrycznych taksówek o nazwie Hansom, aby konkurować z pojazdami konnymi obsługującymi Nowy Jork, sprzedali swoją licencję, swój pomysł Izakowi Riceowi, który założył, założył firmę FVC w New Jersey. Tak ta firma się nazywała. EVC. On z kolei potrafił przyciągnąć dużych inwestorów i partnerów i na początku XX wieku mieli już ponad wyprodukowanych ponad 600 elektrycznych taksówek działających w Nowym Jorku. Były także te taksówki w Bostonie, w Baltimore i innych e, miastach wschodniego wybrzeża. W Nowym Jorku problem przestoju potrzebny do naładowania akumulatorów tych taksówek został rozwiązany przez przekształcenie lodowiska w stację wymiany akumulatorów, gdzie taksówka może wjechać, wymienić zużyte akumulatory na naładowany zestaw, no i ruszać dalej. Promysł genialny, rozrastał się bardzo szybko. Dostawca akumulatorów dla firmy FVC, który był zarazem inwestorem i partnerem, stał się tym, co mamy dzisiaj znane jako Excite. Firma Excite to właśnie dostawca ówczesnych akumulatorów. Inna amerykańska firma Pope, również pionier samochodów benzynowych, wykorzystała tę te technologię samochodów elektrycznych i e, rozwijała go jako pojazdy o nazwie Columbia. Do serii samochodów przeznaczonych do publicznej sprzedaży. Columbia osiągnęła tysiąc jednostek, tysiąc samochodów w bardzo krótkim czasie. E, zaczęli Produkować te samochody na dużą, na szeroką skalę. Samochody elektryczne sprawdziły się także we wczesnych sportach samochodowych. Belk Kamil Jenacy, budowniczy pojazdów elektrycznych pod Paryżem, zaangażował się w kilka wyczynów, no, takich kaskaderskich wręcz, do prędkości, aby promować myśl inżynierską swojej firmy której to kulminacyjny moment nastąpił wiosną 1899 roku. Prowadząc specjalny wyścigowy La Mais Connect, czyli nigdy niezadowolony, jako pierwszy przełamał barierę 100 km na godzinę i 60 mil. Maszyna o kształcie torpedy, zresztą możecie ją obejrzeć także na naszym Facebooku, wykonana z lekkiego stopu aluminium, zwanego. Pertinium napędzana była przez parę 25 kW silników z bezpośrednim napędem, pracujących pod napięciem 200 V i pobierających 124 A ampere, ampere każdy, czyli około 67 koni mechanicznych. Co ciekawostkę, jako ciekawostkę dodamy, że pojazd ten jeździ już na oponach firmy Michelin, francuski producent opon. Przejął tą produkcję no, bardzo, bardzo szybko. Eee, I pojazd był i służył też jako później pewnego rodzaju maskotka podczas serii rajdów firmy w latach 2004-2014. Do pokazów. Służyła ta, ten pojazd, służył do pokazów. Koniec XIX i XX wieku. Początek XX wieku to po prostu no, wybuch wynalazków motoryzacyjnych na całym świecie. Na rynku samochodów wciąż głównie były to bardzo drogie pojazdy dla bogatych ludzi. Dominowała wtedy energia parowa, a następnie samochody elektryczne, a pojazdy benzynowe dopiero zaczynały raczkować. Niektóre marki, które do dziś są znane, parały się samochodami elektrycznymi w tamtych czasach właśnie. Ransom Eli Olds, który stworzył firmę Oldsmobile, zbudował krótką serię elektrycznych powozów bezkonnych przed opracowaniem pierwszych samochodów właśnie tej marki Oldsmobile na masową skalę. Jedyny znany elektryczny samochód znajduje się w muzeum w Lansing, w stanie Michigan, które stało się domem czyli siedzibą po pożarze fabryki w Oldsa w Detroit. Niestety przestał produkować samochody elektryczne, a zaczął je produkować dopiero 100 lat później. Innym unikatowym eksponatem, jeśli chodzi o samochody elektryczne jest Eger Lorner C2 Fiton skonstruowany przez wtedy bardzo młodego jeszcze 23-letniego doktora Ferdinanda Porsche, którego syn założył dzisiejszą firmę Porsche po II wojnie światowej, elektryczny system napędowy samochodu z 1898 roku ważył ponad 200 kg, wytwarzał 5 koni mechanicznych i mógł jechać 22 mile na godzinę. No, może to nie wygląda imponująco na jak samochody dzisiejsze, ale ten pojazd wygrał chociażby 25-milowy wyścig pojazdów elektrycznych na wystawie w Berlinie 28 września 1899 roku. Największa firma amerykańska, która produkowała w Stanach Zjednoczonych powozy i wozy konne, a więc firma Studebaker. W XIX wieku, ale i w XX wieku też pozwoliła sobie na produkcję samochodów elektrycznych. To Thomas Edison na pokładzie swojego własnego studia Becker'a Electric w 1902 roku i jego przyjaciel Henry Ford również próbowali swoich sił w samochodach elektrycznych i zbudowali co najmniej jeden prototyp. Zanim obaj zdecydowali, że silnik benzynowy ma bardziej obiecującą przyszłość. Jednym z takich czynników był fakt, że energia elektryczna nie była jeszcze powszechnie dostępna poza centrami miast, co poważnie ograniczało rynek samochodów powiązanych z tą infrastrukturą. Kierowcy mogli przewozić zapasowe puszki, zapasowe kanistry z benzyną na długie podróże, ale zapasowe akumulatory były znacznie cięższe. Jeśli chodzi o jednostkę energii. Chwilka przerwy i wracamy za moment. Tak, my przenosimy się w lata 20, 20 wieku do Detroit. Postają tam samochody elektryczne o pięknej nazwie Detroit Electric, tak ta firma się nazywa. Mogą jeździć około 25 mil na godzinę z zasięgiem do. 80 mil, ale do czasu, gdy właśnie zbudowano nowe zakłady w roku 1923, właśnie w Detroit. Firma, co prawda, rozpoczęła działalność w roku 1907 i radziła sobie dość dobrze w konkurencji z samochodami elektrycznymi Baker i Milburn, mimo że Obie te firmy były bardziej jakby innowacyjne. Nawet gdy samochody spalinowe zaczęły wygrywać wyścig technologiczny, samochody elektryczne utrzymywały rynek, szczególnie w miastach, gdzie była. Zaletą była ich cicha praca, łatwość użytkowania, przemawiało to do wielu. Często kierowcami właśnie samochodów Detroit Electric były kobiety, które nie chciały ręcznie rozkręcać silnika, by go uruchomić, więc w miejskich dzielnicach handlowych znajdowały się stacje ładowania, aby przyciągać tam zamożnych klientów. Choć Ford Model T był znacznie tańszy i coraz tańszy, pierwszy model T kosztował 850 dolarów w roku 1908, kiedy większość samochodów elektrycznych była co najmniej dwa razy droższa. Cena modelu T była poniżej 300 dolarów. W roku 1923, a wiele urządzeń elektrycznych było 10 razy droższych. W połowie lat, no chociażby 1910, zestaw akumulatorów Detroit Electric z ogniwami niklowo-żelaznymi Edisona kosztował sam w sobie 600 dolarów. Nie miało to większego znaczenia dla bogatych ludzi, takich jak na przykład Clara Ford, żona Henry'ego, która uznała produkt męża za... Brudny i hałaśliwy, i zamiast tego jeździła kolejnymi modelami Detroit Electric od 1908 do 1914 roku. Jak na ironię, to właśnie silnik elektryczny stał się prawdziwym wrogiem samochodów na baterię. No i niestety, nie mógł przezwyciężyć tych ograniczeń. A pojawienie się Rozrusznika elektrycznego, e, wynalezionego przez Charlesa Ketteringa, przezwyciężyło obiekcje żony Forda Clary, bo zlikwidowało korbę do odpalania samochodów. Wystarczyło teraz tylko zrobić kluczykiem ciach i samochód został uruchomiony. E, samochody elektryczne zyskały znowu na sile podczas I wojny światowej. Kiedy ceny benzyny cały czas rosły, a dostępność paliwa była czasami nieregularna, ale w połowie lat dwudziestych nowe samochody Detroit Electric były często konstruowane na podwoziach zbudowanych wcześniej, dużo, wiele lat wcześniej, niesprzedanych. Mimo to ta firma w latach 1907-1939 w swoim okresie istnienia Zbudowała ponad 35 tysięcy pojazdów. Benzyna. Niestety benzyna wygrała, albo i na, albo niestety swoją bitwę technologiczną przed II wojną światową, a większość producentów samochodów elektrycznych albo przeszła na silniki spalinowe, albo wycofała się z biznesu. Jednak pojazdy elektryczne nadal miały swoje mocne strony, zwłaszcza w przypadku zastosowań. Z małą prędkością i krótkim zasięgiem, typowych dla ośrodków miejskich. Wielka Brytania utrzymywała całą flotę elektrycznych, e, chociażby pojazdów dla mleczarzy dostarczających do domu w latach 80. i później, podczas gdy w powojennej Japonii benzyna była rzadka i droga. Rząd wręcz zachęcał do produkcji pojazdów elektrycznych, a taki pojazd Tama. Z roku 1947 znajduje się dziś w Muzeum Nissana firma Tama, poprzedzała jakoby firmę Datsun Nissan. Pojazd był wolny do 20 mil na godzinę, przy zasięgu 40 mil na akumulatorach kwasowo-łowiowych, ale był wystarczająco dobry dla taksówki, tak jak samochody elektryczne w Nowym, roku, w Nowym Jorku 50 lat wcześniej. Gdy spojrzymy już na czasy powojenne i pierwszy samochód elektryczny, chociażby firmy Renault, no to eksperci od starych pojazdów spojrzą na pewne zdjęcia i zapytają, no czy to nie jest Renault Dafin? Tak, ale jest tylko podobny, bo to samochód amerykański który został wyprodukowany pierwszy po drugiej wojnie światowej i nazywał się Henej Kilowatt. Zainteresowanie samochodami elektrycznymi nigdy tak naprawdę nie zniknęło i był to jeden z rezultatów tego, co ludzie myśleli, że powinno działać. Henney, firma produkująca na zamówienie karawany, karetki pogotowie, limuzyny, często dla firmy Packard, rozglądała się za bardziej zróżnicowaną działalnością gdy firma Packard no, przestawała istnieć. Henej nabył firmę Eureka Williams w roku 1953, a następnie stał się taką częścią koncernu National Union Electric, który obejmował chociażby firmy radiowe typu Emerson i firmy akumulatorowe o nazwie Excite. Umieszczono tak, jakby pod jednym dachem firmę zajmującą się akumulatorami i firmę zajmującą się samochodami. I to powinno się udać, moi drodzy. Konsultując się z naukowcami i inżynierami, aby mm, pomóc w opracowaniu chociażby układu napędowego, regulatora prędkości, pierwszy samochód o nazwie Kilowatt firmy Henej w roku 1959. Miał system 36V i mógł przejechać 40 mil z prędkością do 40 mil na godzinę. W 1960 roku ulepszono trakcję do 72 V, zwiększając prędkość do bardziej praktycznego 60 mil na godzinę i zasięg do 60 mil. Henej zbudował nadwozia przy użyciu części zakupionych od firmy Renault. Nie były to Przerobione w samochody francuskie, ale prawie identyczne, podwozia wyprodukowane już w Stanach Zjednoczonych. Napęd, regulator prędkości, silniki, diody, przekaźniki były jak na tamte czasy dość zaawansowane. To, czego Henry nie miał, to niestety dobry system dystrybucji tych pojazdów, sprzedaży, no i dealerów. Zbudował tylko około 100 samochodów, 100 podwozi, ale sprzedano tylko. 47 ukończonych samochodów. Proponowana cena wynosiła wówczas 3600 dolarów, podczas gdy samochód tej samej klasy, ale spalinowy z silnikiem benzynowym, kosztował 1600, czyli 2000 dolarów więcej. Ale wydaje się, no, że był to taki zwiastun prawdziwych samochodów elektrycznych. Sprzedaż kierowana była głównie do flot przedsiębiorstw użyteczności publicznej, która, które używały swój, swoje samochody w miastach. I tutaj przejdziemy do firmy General Motors, która zaczęła eksperymentować z samochodami elektrycznymi, a te zaczęła produkować w roku 1966. Był to Elektroweir 2. Był rezultatem tej, tej pracy. Wcześniejszy Elektroweir z roku 1964 e, oparty był na pojazd o nazwie Korwer, ale okazało się, no, że niestety tutaj to podwozie i nadwozie nie za bardzo było dostosowane do trakcji elektrycznej. Zastosowano tutaj, General Motors zastosował dość egzotyczne akumulatory srebrowo-cenkowe. Dostarczały one napięcia aż 532 V do zasilania 115-konnego silnika indukcyjnego. Ten ostatni, czyli silnik, był wielkim problemem, dając tyle mocy co bokser benzynowy w niektórych konfiguracjach, więc mówiono, że osiągi są podobne. Ale akumulatory schowano, bo silnik był z tyłu samochodu. Akumulatory schowano z przodu. Przełożyło się to oczywiście na ciężar samochodu. Całość była o prawie 700 kg cięższa niż standardowy samochód benzynowy, więc maksymalna prędkość wynosiła tylko 80 mil na godzinę, a zasięg od 40 do 80 mil. Ale no niestety. Prawdziwym zabójcą dla tego samochodu była trwałość akumulatorów, tylko 100 cykli ładowania, a niestety koszt akumulatorów był ogromny, bo kosztowały akumulatory ponad 16 tysięcy dolarów. No i tutaj moi drodzy, nie udała się cała historia GM z tym samochodem, dlatego co chwileczkę wrócimy z powrotem. No my wracamy do naszych pojazdów elektrycznych. W 1965 roku Ralph Nader zeznawał przed Komisją Senacką w Stanach Zjednoczonych i skarżył się, że samochody elektryczne są opłacalne, że wiedział, że General Electric może wyprodukować samochód, który przejedzie 200 mil z prędkością do 80 mil na godzinę. Zasugerował, że General Electric jest w zmowie z przemysłem samochodowym i naftowym aby ukryć tę te technologię, no niestety tak nie było. Zbudowano bardzo brzydkie pojazdy, które no, osiągały maksymalnie 55 km, 55 mil na godzinę i miały zasięg 40 mil przy użyciu różnego typu akumulatorów. Tutaj wszyscy zgodzili się co do tego, że potrzebny jest przełom w technologii. Akumulatorów, by poprawić to wszystko. Koszty, czas ładowania, pojemność, trwałość, zasięg, tolerancję na pogodę. Trochę polecimy w kosmos, kiedy NASA zleciło Boeingowi wyprodukowanie pojazdu do użytku na księżycu. E, oczywiście tylko elektryczność była oczywistym wyborem dla środowiska, gdzie nie ma powietrza. Dział e, firmy Delco General Motors był głównym. Podwykonawcą systemu sterowania napędem i silników w pojeździe księżycowym. Pojazd miał cztery silniki prądu stałego, po jednym w każdym kole, dające jedną czwartą mocy na każdy i zdolne do dość wysokich obrotów, bo nawet 10 tysięcy obrotów na minutę. Cztery takie pojazdy księżycowe zostały zbudowane kosztem 38 milionów dolarów, co stanowi. 100% wzrost w stosunku do pierwotnej prognozy, która opiewała na 19 milionów dolarów. Te pojazdy księżycowe jeździły w sumie 9 razy po księżycu. No, były takim najbardziej egzotycznym samochodem w historii. Po raz pierwszy wdrożony był w misji Apollo 15 w roku 1971, pojazd księżycowy używał. Jednorazowych baterii srebrno-cynkowych z wodorotlenkiem potasu o pojemności 120 amperogodzin. Sterowanie na obu osiach również odbywało się za pomocą silnika elektrycznego zasilonego z tych samych akumulatorów. Zbudowany pojazd był silnik z rur aluminiowych składanych po środku, aby schować na pokładzie lądownika księżycowego Apollo. No, i ważył około 200 kilogramów w ziemskiej grawitacji bez pasażerów, których skafandry kosmiczne musiały zostać przeprojektowane, by mogli w nim chociażby siedzieć. Pojazd ten księżycowy poruszał się z prędkością około 8 mil na godzinę, ale powierzchnia księżyca wymagała większej ostrożności. Przejechał w misji Apollo około 17 mil w ciągu 3 godzin średnio. Poniżej 6 mil na godzinę. Więc taki ciekawy pojazd również powstał, ale my zostańmy na ziemi, moi drodzy. Jesteśmy coraz bliżej tego, co, co jest teraz w przyszłości. Powstaje Chevrolet Corvette, który był no, samochodem bardzo, bardzo ciekawym, jak na owe czasy. Ale. Naukowcy z General Motors postanowili sprawdzić, co mogliby zrobić, gdyby został przerobiony na napęd elektryczny. Elektrowet, tak się nazywią, miał mieć najnowsze baterie niklowo-cynkowe, ale prototypy używały standardowego kwasu standardowych akumulatorów ołowiowych. Zostały one zainstalowane w miejscu tylnego siedzenia. Przy 30 milach na godzinę mógł Przejechać około 50 mil. Ale nowsze akumulatory miały podwoić ten zasięg. Niektórzy ekonomiści firmy General Motors przewidywali, że do roku 1980 ceny gazu i benzyny mogą wzrosnąć do 2,5 dolara za galon. Obecnie byłoby to około 7,5 dolara. Testowali elektrowet przez 3 lata, ale kiedy ceny benzyny. Spadły, samochód trafił gdzieś tam na półkę. Ale prace nie zostały, moi drodzy, zasypane gdzieś tam na tych półkach, bo w odpowiedzi na, na to wszystko w roku 1996 producenci sprzedają niewielki procent pojazdów, które nie emitują spalin, bo tylko elektryki spełniały tę normę. General Motors nie poszedł w stronę przebudowy istniejącego pojazdu, tylko skupił się na technologii takiej, aby wyprodukować wersję zupełnie przystosowaną do elektryczności. I tak powstał GM EV1. Był to pojazd, który miał wszystkie najnowsze technologie z wyjątkiem no niestety akumulatorów. Aby utrzymać koszty w granicach rozsądku po wydaniu na stopy magnezu, stopy tytanu, system ładowania indukcyjnego i zaawansowaną elektronikę do zarządzania silnikami na akumulatory, no nie starczyło już, moi drodzy, pieniędzy. Aby zmaksymalizować osiągi, F1 był małym, dwumiejscowym samochodem, ale wszedł na rynek rosnący. Właśnie na przy, przypominamy, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych na gigantycznych wręcz pojazdach typu SUV. Poza poza tym e, zostało wyprodukowane tylko 800 tych pojazdów. No i tutaj zaproponowane akumulatory się nie sprawdzały. Nie sprawdzały się akumulatory kwasowo-łowiowe, e, ale zaczęto. Kombinować w taki sposób, żeby trafił ten pojazd do NASA. NASA zaczęła też robić różne próby. Późniejsze wydarzenia, które były no, trochę utajnione, zachęcały do tego, żeby używać innych akumulatorów. Co do tego nie wiemy, co tam się stało, bo po prostu NASA nie ujawniło tych, tych badań, ale powstały pojazdy, które już później zaczęły wyglądać nieco może nie chodzi tutaj o wygląd, ale o technologię do tego, co dzieje się w tej chwili. I to, moi drodzy, wszystko, co na dziś przygotowałem o samochodach elektrycznych dla Was, dla Państwa.